Biblioteka to miejsce dobre dla każdego, ale można tam nie tylko wypożyczyć książkę. Instytucja organizuje warsztaty, które mają przede wszystkim promować czytelnictwo wśród dzieci i dorosłych. Przedstawicielki starszej młodzieży przez cały rok szkolny 2021-2022 brały udział w specjalnych zajęciach. Panie się spotykają przez 2-3 godziny, nawet nieraz. Myślę, że w takiej nieco przyjaznej atmosferze, przy dobrym ciastku, kawie, w jej herbacie, mają takie swoje tematyczne spotkania. Do tej pory nasze czytelniczki wraz z nami wykonały bombkę świąteczną, lampiony, biżuterię karnawałową i jajko wielkanocne. Podczas comiesięcznych spotkań postawiono na profilaktykę. Mamy też spotkania na ten temat z jakimiś tam specjalistami. Posiedzimy, posłuchamy, zadamy pytania. To, co nas interesuje, dowiemy się. Także naprawdę to są takie spotkania wszechstronne, bo się można bawić, uśmiechać, a przy okazji czegoś ciekawego dowiedzieć. Na ostatnim spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 13 czerwca, panie wykonały makramy i zgłębiły wiedzę o makijażu od kosmetolog Olgi Przybytniewskiej. Na poprzednich zajęciach udzieliła nam cennych wskazówek, jak dbać o cerę w każdym wieku, a dziś będzie pokaz makijażu. Po ostatnich zajęciach przyszedł czas na podsumowania. Jeżeli chodzi o mnie i o koleżanki, które tu przychodzą, to my byśmy się spotykały zdecydowanie częściej, bo jest naprawdę fajnie, jest super atmosfera, taka rodzinna, koleżeńska, każdy jest uśmiechnięty, zadowolony, nie? Także super są te spotkania. Staramy się przede wszystkim zachęcać ludzi do czytania książek, a staramy się zachęcać w bardzo różnorodny sposób przez naszą pracę skierowaną do najmłodszych, ale również przez pracę skierowaną do nieco starszych osób. Cieszymy się, że też tę grupę nieco starszej młodzieży udało nam się przyciągnąć do biblioteki. Wszystko ma swój koniec. Te warsztaty ku uciesze uczestniczek powrócą jednak po wakacjach.